Cześć! Witajcie na kanale mojemzdaniem.bez. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będą to niekosmetyczni ulubieńcy czerwca. Skończył się czerwiec, dużo się w czerwcu działo, a teraz czas na podsumowanie miesiąca, także mam nadzieję, że taki film Wam przypadnie do gustu. Nie przedłużając, zaczynamy i zaczynamy od seriali. Zaczynamy od seriali i serial numer jeden to Czarnobyl. Krótki serial dokumentalny, oparty na faktach, o którym jest bardzo głośno. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Jest bardzo dobrze zrobiony, wstrząsający, robi wrażenie. Trochę wchodzi w szczegóły tej historii. Ja przyznam, że nie znam aż tylu szczegółów, jeśli chodzi o katastrofę w Czarnobylu, a dzięki temu filmowi mogłam się dużo dowiedzieć, także robi wrażenie i jest bardzo dobrze zrobiony. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie Czarnobyl. Już Wam więcej nic nie mówię, żeby tutaj nie spoilerować. Kolejny serial to serial Netflixowy i jest to Lucifer. Myślę, że wiele osób już oglądało ten serial, bo jest już od jakiegoś czasu na Netflixie, teraz chyba zaczął się piąty sezon. Natomiast my byliśmy trochę do tyłu, więc cały czerwiec jest pod hasłem Lucifera. Bardzo nam się ten serial spodobał. Początkowo się trochę obawiałam, dlatego że no jednak coś o diable i tak dalej, może nie powinnaś tego oglądać, żeby nie przyciągać tutaj złych duchów i takich negatywnych emocji. Natomiast serial jest bardzo pogodny, jeśli tak mogę to powiedzieć. Opowiada perypetie diabła, który postanowił zamieszkać na ziemi. Ma też wątek taki kryminalny, dlatego że Lucifer współpracuje z panią detektyw i rozwiązują różne kryminalne zagadki. Jeżeli lubicie filmy detektywistyczne, kryminalne, to myślę, że ten Wam się bardzo spodoba. Jeżeli chodzi o kolejnego ulubieńca, to są to świece. Świece z Bath & Body Works. Ja tutaj dla przykładu przyniosłam Mahogany Teakwood, ale mamy jeszcze Japanese Cherry Blossom. Obydwie pięknie pachną. Są to oczywiście zupełnie różne zapachy. Ten jest ciężki, taki męski. Podobno jest to zapach, jaki jest w sklepie Stradivarius. Nie wiem, na ile to jest prawda. Jeśli chodzi o Japanese Cherry Blossom, to podobno jest to światowy bestseller. Jest to z kolei kwiatowy zapach właśnie kwiatu kwitnącego wiśni, słodki, kwiatowy, ale nie przytłaczający. I obydwa te zapachy są fajne i bardzo mi się podobają, dlatego że nie są sztuczne. Niektóre świece zapachowe mają taki bardzo sztuczny zapach, trochę raczej jak odświeżacze do toalet, taki bardzo chemiczny, bardzo nieprzyjemny. Natomiast te naprawdę pachną raczej jak wytworne perfumy, a nie jak odświeżacz do powietrza. Jeśli chodzi o zużycie, to tutaj jest mniejsze niż pół. Staramy się palić te świece na zmianę. Trochę te trochę tej drugiej. Dzięki temu też zużycie ich jest mniejsze. Wystarczy taką świecę zapalić na pół godziny i już pachnie w całym mieszkaniu. Dodam, że nasze mieszkanie ma 64 metry niecałe. Sam salon ma około 25 i taka świeca spokojnie wystarcza, żeby przyjemny zapach roznosił się w całym salonie. Mało tego, w momencie, kiedy mamy pootwierane okna i otwarty balkon, to nawet na balkonie czuć te świece z mieszkania. Po około pół godziny gasimy tą świecę, żeby nie marnowała się, nie zużywała. Czekam, aż wosk wystygnie i wtedy ją przykrywam, a zapach pozostaje. Także zwłaszcza przed przyjściem gości fajnie jest taką świecę zapalić, żeby w mieszkaniu pięknie pachniało. I muszę powiedzieć, że wszyscy goście, którzy do nas przychodzą, chwalą to, jak u nas pachnie, bo właśnie używamy takich świec zapachowych oraz, tak jak już Wam kilka razy wspominałam, perfum do mieszkania z Zary Home. U nas w domu totalnie nie ma odświeżaczy do toalet takich typu Breeze w sprayu. Zrezygnowaliśmy z tego właśnie na rzecz perfum do pomieszczeń. Kolejnym ulubieńcem niekosmetycznym czerwca jest Budapeszt i nasz urlop w Budapeszcie. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze vlogu z Budapesztu, to koniecznie zobaczcie. Tutaj teraz Wam podlinkuję te vlogi. Jeśli chodzi o samo miasto, to gorąco Wam polecam, jeżeli jeszcze nie byliście. Jest piękne, dosyć ciepłe. To może był minus, że były straszne upały, ale miasto jest piękne, robi wrażenie, można tam zrobić piękne zdjęcia. Jest w trakcie odbudowy, odnawiania, dużo zabytków zostało odnowionych w ciągu ostatnich lat. Ja poprzednio byłam w 2011 roku i od tego czasu dużo się zmieniło na plus, także gorąco Wam polecam. A jak będziecie już jechać do Budapesztu, to po drodze zahaczcie na przykład o Szentendrę i Muzeum Marcepanu, albo o Miskolc i Termy.
termy. W samym Budapeszcie też jest dużo basenów termalnych, także polecam na taki letni wypoczynek również zaplanować sobie jakieś moczenie się. A jeśli chodzi o Mieszkolec, to są tam termalne źródła w jaskini. I baseny znajdują się w jaskini oraz też na dworze jest taki kompleks basenów, gdzie możemy się udać na cały dzień z rodziną, na piknik, zabrać piknikowe akcesoria, rozłożyć się gdzieś na trawce, pomoczyć właśnie w tych basenach na dworze, w tych basenach w jaskini. Ta woda ma też właściwości zdrowotne, także też coś dla zdrowia możemy zrobić. Jeśli chodzi o Budapeszt i okolice, to pamiętajcie tylko o środkach na komary, ponieważ teraz z powodu upałów między innymi było tam strasznie dużo komarów, dlatego że woda w Dunaju zaczęła opadać, zrobiły się mielizny i tam rozwijały się te komary. Także niestety komary, zwłaszcza w parkach i wieczorami, próbowały połknąć nas żywcem. To był jedyny minus tego wyjazdu, ale poza tym wyjazd bardzo, bardzo udany. Wspominając o tym wyjeździe, nie mogę też nie wspomnieć o moich dwóch nowych sukienkach z Promodu, które właśnie pokazywałam Wam we vlogach z Budapesztu i możecie je tam zobaczyć. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi sukienkami, to na przykład polecam teraz zajrzeć do Promodu, bo zaczęły się promocje. Trochę mnie to boli, że już te sukienki są przy cenie, a ja kupiłam je w pełnej cenie, no ale nieważne, przemilczmy to. Myślę, że ja do Promodu jeszcze zajrzę po jakieś fajne sukienki, bo mierzyłam tam więcej niż tylko te, które kupiłam. Natomiast na temat tych sukienek, zwłaszcza tej czarnej w egzotyczne kwiaty i liście monstery, dostałam bardzo dużo komplementów, za wszystkie dziękuję, więc gorąco polecam zaglądanie do Promodu, bo letnich sukienek jest tam zatrzęsienie i każdy znajdzie coś dla siebie. A poza tym są one wykonane z fajnych materiałów, przewiewnych, nie zawierających zbyt dużych ilości poliestru, także naprawdę duży, duży plus. Jeśli jeszcze chodzi o Budapeszt i wakacje i te vlogi, które dla Was nagrywałam, to nie mogę nie wspomnieć również o moim gimbalu. Gimbala już dobrze znacie, natomiast nowością, która pojawiła się właśnie u mnie w czerwcu, jest ten oto mały statyw. On się tutaj odkręca, jest to statyw z Manfrotto, taki oto statywik. Ma trzy nóżki, rozkłada się i nic poza tym się tu nie dzieje. Znaczy mamy jeszcze obrotową głowicę. Tutaj ma śrubkę taką uniwersalną, możecie tu przykręcić aparat lub jakikolwiek inny sprzęt. Ja przykręcam sobie tutaj gimbala i ten zestaw umożliwiał m.in. właśnie nagrywanie vlogów dla Was, bo wszystkie vlogi kręcę moim telefonem. Także jakby ktoś pytał, to wszystkie vlogi, które oglądaliście ostatnio na kanale, były kręcone iPhone'em 8 Plus, większość przy pomocy gimbala, część z ręki w momencie, kiedy ujęcia są statyczne, część również statycznych ujęć przy pomocy tego oto statywu, tego trójnoga, także to jest zestaw mini vlogera, który mogę Wam gorąco, gorąco polecić do filmowania wakacyjnych wspomnień, bo przecież nie każdy kręci vlogi na YouTube, natomiast wielu z nas chce utrwalić wakacyjne wypady, także gorąco polecam. Dodatkowo cały czas zachwycam się aplikacją DJI-a i głównie z powodu tej aplikacji zdecydowałam się na tego gimbala, a nie innego z innej firmy. Ta aplikacja m.in. pozwala na automatyczne montowanie klipów, które nakręciliśmy, więc jeżeli nie jesteśmy wprawieni w montowaniu filmów, a chcemy stworzyć jakiś klip z tego, co nakręciliśmy, to aplikacja nam tym pomoże. Wybieramy, zaznaczamy sobie tylko klipy, które chcemy dodać i aplikacja automatycznie nam to skleja w całość, robi różne fajne przejścia, podkłada muzykę, możemy wybrać sobie rodzaj muzyki, jaki chcemy i gotowe. I takie krótkie 30-sekundowe klipy możemy montować automatycznie, także jest to fajny pomysł na utrwalenie wakacyjnych wspomnień i zrobienie takich krótkich teledysków. Wtedy na przykład znajomych nie musimy zanudzać setką zdjęć z wakacji, tylko możemy pokazać 30-sekundowy klip z urlopu. I ostatnim niekosmetycznym ulubieńcem czerwca będzie mój e-book, a dokładnie proces jego pisania. Mam z tego tytułu dużo frajdy, a dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, to postanowiłam napisać e-booka o tym, jak zorganizować wesele i nie zwariować. To jest tytuł roboczy, ale mam nadzieję, że taki zostanie. Także e-book jest taką kompilacją wszystkich moich filmów na YouTube. Wiadomości są tam rozszerzone, usystematyzowane i jest to przeprowadzenie Was przez cały proces przygotowań, który na przykład odbywa się w ciągu roku. Znajdziecie tam również kalendarium przygotowań, harmonogram samego dnia ślubu, jak sobie wszystko rozplanować, opis, kiedy co należy załatwić, jak się do tego przygotować, co ja myślę na
temat różnych atrakcji, usług związanych z weselem oraz dużo wspomnień z organizacji naszego wesela. Właśnie opowiadam Wam, jak pewne etapy i przygotowania przebiegały u nas. Ten e-book będzie również wzbogacony o zdjęcia, między innymi z naszego wesela. Już otrzymałam zgodę od naszej pani fotograf, że mogę umieścić tam nasze zdjęcia ślubne, także będzie to też okazja, żebyście zobaczyli na przykład, jak pewne rzeczy u nas wyglądały. Jeśli chodzi o e-booka, to właśnie w czerwcu zakończył się proces jego pisania i aktualnie trafił do korekty. Nie wiem jeszcze, kiedy dokładnie będzie w sprzedaży, ale na pewno będę Was informować, także śledźcie mnie tu na YouTubie oraz w mediach społecznościowych, na blogu, Facebooku i Instagramie, także linki zawsze macie w opisie na dole. I jak tylko będzie gotowy i skończony, to na pewno będę Was o tym informować. Ja już nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że Wy również i że pomoże Wam, jeśli na przykład jesteście w trakcie przygotowań do wesela. Nie wiem, czy tegoroczne Panny Młode jeszcze zdążą z niego skorzystać, ale myślę, że przyszłorocznym Pannom Młodym na pewno ta książka pomoże w organizacji wesela. Także to jest moja duża radość i takie dzieło życia. Muszę powiedzieć, że nigdy nie sądziłam, że zdecyduję się na napisanie jakiejkolwiek książki. Natomiast tak się wszystko ułożyło, że wpadł mi do głowy pomysł, żeby napisać taką oto książkę o tematyce ślubnej, dlatego że po pierwsze tematyka ślubna na moim kanale cieszy się Waszym dużym zainteresowaniem. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmów ślubnych, to tu Wam podlinkuję playlistę ślubną. Po drugie, w maju byłam zaproszona do Pytania na Śniadanie w temacie właśnie koszyczka ratunkowego na wesele, także to też jednak potwierdziło, że ta tematyka ślubna jest wiodąca na moim kanale. Oczywiście jest to coś, co sprawia mi dużo radości, dużo przyjemności, więc postanowiłam, czemu nie, może warto taką książkę napisać. Książka będzie oczywiście w formie e-booka, nie będzie drukowana, tylko będzie miała wersję elektroniczną. To też ułatwia mi proces jej tworzenia, a dla Was będzie łatwiejsza do zakupu, ponieważ zaraz po zakupie otrzymacie gotowy produkt. Jeśli chodzi o e-booki, to ja bardzo lubię czytać e-booki. Ja e-booki najczęściej czytam na telefonie. Dzięki temu mogę je mieć zawsze przy sobie i mogę korzystać z nich w momencie, kiedy muszę gdzieś na coś poczekać. Na przykład u fryzjera, czy w poczekalni u lekarza. Dzięki temu mogę każdą chwilę, którą mam, wykorzystać na czytanie książek, gdzie na przykład papierowe książki nie zawsze mam przy sobie i wtedy nie mogłabym ich czytać. Także to taka mała zapowiedź i coś, co jest moim niekosmetycznym ulubieńcem, ponieważ no, zajęło mi dosyć dużą część czasu w czerwcu. Dlatego też jest to takie małe wyjaśnienie, czemu było mnie może mniej na YouTube, czemu może mniej było mnie na Instastory czy na Facebooku. Także byłam pochłonięta pisaniem tej książki. Nie wiem jeszcze ostatecznie, ile będzie miała stron, ale na razie samego tekstu jest około 50 stron mniej więcej. Także jak dojdą do tego zdjęcia i oprawa graficzna, może być troszkę więcej. Ale naprawdę jest to taka kwintesencja. Ale się tu o tej książce rozgadałam. Więcej będzie już wkrótce. Mam nadzieję, że cały ten proces tworzenia i wydawania pójdzie sprawnie. A ja Wam już dzisiaj dziękuję za oglądanie. Jeżeli taki film o niekosmetycznych ulubieńcach czerwca Wam się podobał, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Zachęcam Was do komentowania. Także jeżeli możecie polecić jakieś seriale na Netflixie, to koniecznie piszcie na dole w komentarzach. Bardzo chętnie się zainspiruję czymś od Was, dlatego że wiem, że na Netflixie jest dużo do oglądania, ale czasem ciężko coś wybrać. Zaglądajcie także na moje media społecznościowe, na bloga, Facebooka, Instagrama. Jak zawsze linki macie w opisie na dole. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych filmów. Klikajcie także w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach na moim kanale. A ja Wam już dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!